Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, w ten Dzień Matki pragnę złożyć najlepsze życzenia każdej mamie, każdej, która doświadczyła macierzyństwa i wie, czym to jest. Pragnę złożyć życzenia i wyrazić wdzięczność za wasz trud, a zwłaszcza za to, że nauczyłyście i uczycie własne dzieci Boga, miłości ku Niemu. Dziękuję wam, mamy, za odwagę w waszych domach, kiedy bronicie tradycji, kiedy tak bardzo troszczycie się o to, by wasza rodzina, wasze dzieci szły drogą, którą nam wyznacza jedyna z matek, Maryja. Do niej dziś również biegniemy. Ona nas prowadzi do Jezusa. Wspominamy nasze mamy, mamusie. Ja do swojej mówiłem mamo. Mamusia jakoś u nas nie było w zwyczaju. Ale w tym słowie mamo była cała miłość. I kiedy leżała chora już przed śmiercią w krakowskim szpitalu, czuwałem przy niej każdego dnia. Byłem obok, często w milczeniu, ale to było coś pięknego, bo w tym milczeniu ona mówiła też, że mnie kocha i ja ją. A dziś, kiedy jej nie ma na świecie, nie tylko w milczeniu, ale w świadomości, że ona jest tam i wierzę mocno, że w niebie i mówi wciąż do mnie przez Jezusa i Maryję. Dlatego życzę wam, aby te wasze mamy, które mamusie, których już nie ma, za którymi tęsknicie, aby wciąż do was tak mówiły. A mówią wszystkie jednym językiem. Miłości. I również pragnieniem, byśmy wszyscy spotkali się w niebie. Wszystkiego najlepszego.